Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem postaram się odpowiedzieć jednemu z moich widzów na jego pytanie, czy uważam, że jest wolność słowa, a jak już to w jakim, to jak ona wygląda w praktyce. Teoretycznie w tak zwanych krajach demokratycznych, tak zwanych zaznaczam, jest wolność słowa, dodałbym tak zwana wolność słowa, tylko niekoniecznie po wypowiedzianym słowie jest wolność od kłopotów, albo niekoniecznie nawet po wypowiedzianym słowie, mimo wolności słowa, jest wolność po tym słowie. Czyli wolność słowa teoretycznie jest, ale niekoniecznie jest wolność po słowie, albo wolność od kłopotów po słowie. Chociażby, żeby daleko nie szukać, ta platforma internetowa, na której tutaj nadajemy, mówię o YouTubie, bo też nadaję te same filmiki na Ramblu, gdyby mnie tutaj właśnie zamknęli z powodu braku wolności słowa, sama ta platforma mocno cenzuruje treści, jakie się na niej znajdują. Przykładem jest to chociażby, dlaczego nazywam tego mikroba, który parę lat temu został wykorzystany do zrobienia prawie ogólnoświatowego cyrku, prawie, bo były chlubne wyjątki, dlaczego nazywam go małym chińskim przyjacielem. Bo jakbym go nazwał jego nazwą, jaka zaczyna się na C i powiedział to, co mówię, do tego kanału już byśmy nie oglądali. Tak, zresztą parę razy za jakieś dziwactwa już chyba dwa bany miałem. Więc widzimy, że w niektórych obszarach, zwłaszcza wolności słowa, wprost nie ma. Jest cenzura na wszystkich poziomach i cenzura dosyć agresywna. W związku z tym, oczywiście nie działa to tak samo we wszystkich obszarach i nie działa to tak samo agresywnie, ale na przykład są portale jak ten, który po prostu wolne od cenzury nie jest, czyli wolności słowa tutaj nie ma. No jest Rumble, na którym jest większa swoboda wypowiedzi, rozgłaszania różnych treści, takich to a takich, ale jeśli chodzi o życie publiczne, no to już wiemy, że z czasem przychodzą kolejne tematy, o których niedobra mówić, za które jest się zakrzyczanym, karanym, jeśli się poruszy, albo nazywanym od idiotów. Czyli mam nadzieję, że już wprost odpowiedziałem swojemu słuchaczowi. Bardzo dziękuję za to pytanie. Czy jest wolność słowa? W teorii tak, w praktyce nie. I sposoby jej ograniczania i zakres jej ograniczenia jest różny, zależy gdzie się wypowiadamy lub gdzie piszemy. Wiadomo, że nie ma wolnych mediów, gdyż treści, jakie się tam rozgłasza, muszą być zgodne z tym, które życzy sobie ten, kto płaci za działanie tych mediów. W myśl zasady, tu zacytuję Kazika, naszego barda współczesnego, mecenas daje złoto, mecenas wymaga. W związku z tym, skoro mecenas daje złoto, to te treści, które mu się nie podobają, nie pozwoli opublikować i złota za to nie da. Siłą rzeczy klasyczna, teoretyczna wolność słowa nie jest możliwa do osiągnięcia, bo zawsze jest ktoś, kto za coś płaci. Dziennikarze, podobnie jak naukowcy, artyści i inni twórcy, są zależni od mecenatu. Mecenat wzięło się od mecenasa, współpracownika Oktawiana Augusta, który po tym jak Oktawian August wprowadził pokój rzymski, zamknął świątynię Janusa w Rzymie, czyli skończył wojny domowe, zajął się patronażem dla twórców. Wergiliusz, Horacy, najbardziej znani, mimo że na przykład Horacy był w obozie antycezariańskim przy Brutusie, po klęsce pod Filipi dostał się do niewoli, ze względu na swoje talenty i też, żeby zjednać sobie i zaprowadzić spokój ojczyźnie pozostałych byłych przeciwników Cezara, objęto go patronatem, publikowano jego poezję, bardzo dobrą zresztą. Widzimy, że to działało zawsze i oczywiście to, czego mecenas sobie nie życzył, to dyskretnie panowie nie pisali. Na przykład Eneida Wergiliusza, przepiękne dzieło, jedno z największych arcydzieł literatury światowej, jest oczywiście opisem powstania Rzymu, ale wszystko w Eneidzie dąży do pokoju Oktawiana. Czyli widzimy namaszczenie i wpływ władzy. Tego, kto daje złoto, ten wymaga.
Nie mam problemu, jeśli ten, kto daje złoto, wymaga, żeby tworzyć arcydzieła takie jak poezja Horacego czy Eneida. To nie mam z tym problemu, bo to są jednak dzieła, które teksty kultury kształtowały sporą część ludzkości i kształtują dalej. Najgorzej jest, jak mecenas daje złoto i wymaga popelin, którymi się ludzi ogłupia. To jest wtedy najgorsze. Czyli widzimy, w teorii, z wolnością słowa jest tak jak z gazem doskonałym. W teorii istnieje, w praktyce nie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.